śnieg, kochani. Zobaczcie, ile śniegu napadało. My chyba za bardzo tą wiosnę przyzywaliśmy wszyscy. Cało buzy. I napadało wczoraj wieczorem i dzisiaj w nocy tyle śniegu, że jest masakra. Przykryło wszystko, zawiewa. Ja jeszcze, kurczę, zasłaniam. Ubieram rękawiczkę drugą, bo musiałam włączyć kamerę. A teraz mi zimno w rękę! Sushi! Sushi, ty koniu! Sushi to jest taki koń. Nie? To jest po prostu koń, a nie pies. Jak on leci, a ten drugi to też będzie taki gigant chyba. No. Nie mogę tej rękawicy ubrać. I tyle śniegu nasypało. No tak po kostki mam. Ale co, obozy? Co ty, koniu, chciałeś? Co ty, koniu, chciałeś? Ty jesteś koniem, nie? Ciebie by mi rozjechali, nie? Sushi! Przed świętami, to ja nie wiem, czy ja wam opowiadałam tą historię, że przyjechał kurier z prezentem dla dzieci i on był spuszczony luzem. Ja go wiążę, ale wiecie, daję mu też polatać i wtedy akurat ja nie spodziewałam się, że ten kurier przyjedzie, bo nie dostałam żadnego SMS-a ani nic, bo tak przeważnie jak dostanę SMS-a, to zaraz idę psa uwiązać. No co, koniu, ty jesteś mój ukochany, nie? Mój ukochany. I ten kurier w ogóle tak się bał, a ja nie mogłam go złapać, bo nie wiem, czy on miał gaz pieprzowy przy sobie, czy co. I nie dał mi się ten pies po prostu złapać. Bo wiecie, tak bym go chwyciła za pasek i przytrzymała. A on był tak wtedy, nie wiem, co w niego wstąpiło, zacięty. I nie zdążył, no nie dałam rady go przytrzymać i ten facet go rozjechał, słuchajcie. I ja szłam wtedy do pieca. Tak, położyłam tą paczkę na schody i szłam nakłaść na ogień. I stoję tutaj przy piecu i przybiega sushi, cały zakrwawiony, z pyska mu leciała krew. Paska w ogóle nie miał, teraz ma nowy pasek. I co? Całą głowę taką miał napuchniętą, był cały mokry, bo to padało wtedy. I ja tak się wystraszył i tak piszczał strasznie, ja normalnie zaczęłam aż ryczeć. Myślałam, że zdechnie. Ale nic mu się nie stało. Wylizał się skubany, nie? Gorzej z pana lampą. Nie, sushi? Gorzej z tego pana lampą pewnie, co? No i więcej nie zamawiam w tym... czekajcie, to było... InPost chyba, tak. InPost, albo czekajcie, albo Pocztek, skurczę, nie pa... Nie, InPost. I więcej już jak cokolwiek zamawiam, to nie zamawiam u tego kuriera, bo... No bo się boję po prostu. Naprawdę, przyjeżdża do nas tyle kurierów z różnymi rzeczami i jeszcze nikt nam takiego świństwa nie zrobił. A ten pan po prostu ewidentnie miał uraz do psów, dlatego sushi go nie lubił, nie? Dlatego sushi wiedział, że to jest zły człowiek, tak? Zły człowiek to był? A ten mały to będzie drugi taki koń. Taki koń. Taki koń. No? Kocham cię, psiaku mój. A ja jestem taka, wiecie, że ja się tak strasznie przywiązuję do psów. I jak ja się nimi opiekuję i dbam o nie, a potem ktoś by mi miał go rozjechać, to po prostu masakra. Nie wiem. Ale uwielbiam moje psiaki. Uwielbiam moje psiaki wszystkie, nie? Wszystkie moje psiaki uwielbiam. Wszystkie? Dobra. No, teraz nawet jest w miarę ładnie. Słońce wyszło, ale jest zimno. U nas jest chyba minus 5. A przedwczoraj było... Niebo ładne. A przedwczoraj było minus 12. Chyba tak w nocy, więc naprawdę masakryczny mróz. I ja nie wiem, idę nakłaść na ogień właśnie. A najgorsze jest jeszcze, że pod spodem, pod tym śniegiem jest lód. I można orła wywinąć. Dobra, słuchajcie, pokazałam wam śniegu, żeby nie było. Niebo dzisiaj jest piękne. A i dwa dni temu
2 dni temu, czy 3 dni temu. Wieczorem, dajcie znać, czy też widzieliście, bo ja zawsze wieczorami chodzę jeszcze nakłaść na ogień. I pięknie świeciły gwiazdy. I wokół księżyca było takie halo. Ja potem sobie znalazłam w internecie, o co to chodzi. Ale w pierwszym momencie to nawet się wystraszyłam, bo sobie myślę, co to znowu, jakiś Armagedon, czy to ja mam fisia już od momentu tej wichury. I znalazłam sobie w internecie, że było, że to zjawisko się nazywa halo, więc zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Kurczę, i żałuję, że nie wzięłam aparatu, mogłam zrobić, ale potem przeczytałam w necie właśnie, że nie powinno się patrzeć na słońce, które właśnie otacza to halo lub księżyc, bo tam jakieś są duże jakieś tam, czekajcie, duże, no jakaś duże napromieniowanie czy coś tam i że mogłoby się coś stać właśnie, nawet z takim aparatem. No i wyczytałam, że to oznacza, że będą opady i sobie myślę, pewnie znowu będzie padał deszcz. A tu widzicie, pada śnieg i jest zima. Tak, łobuzy? A zaraz mi telefon wypadnie. O, łobuzy moje. Nie? Temu małemu też musimy kupić pasek. Bo potem będzie problem, on nie będzie chciał być uwiązywany na chwilkę, nie? Aby byście pogryzły kogoś, jak wy będziecie dwa takie konie. Dobra, słuchajcie. Na razie. Dajcie mi znać, czy widzieliście to halo na niebie. Może ktoś z was akurat gdzieś chodził na spacer z psem lub coś. Lub do pieca, tak jak ja. No, a ja idę nakłaść, bo mi zaraz tam zgaśnie i będzie akcja. I będzie w domu zimno. Pa! Sushi, powiedz pa ładnie, a nie. No, widzicie? Powiedział. Na. I kto się obudził? Mhm. Franuś, a wyjmij Dida. Kto to spał? Jasiu cię obudził? Powiedz mamie. Hmm? Jasiu cię obudził, nie? Hmm. On lata non stop do łazienki i cię obudził. To ci łobuz. Janusz. Co to tam przyszło do mamy? Janek, gdzie ty idziesz? No chodź tutaj. Wracaj, mama musi cię ubrać. Franek. Franuś. Wracaj. Uciekł. Wracaj tu do mamy, szybko. Szybko, wracaj tu do mnie, szybko. No a, będziemy robili jeszcze. No chodź. Franek. Chodź. Wskakuj. Wskakuj. Szybko, kładź się. Kładź się. Pokaż, jak ładnie się położysz. No jak ładnie. No ale połóż się. Pokaż, jak ładnie. Ten. Nie, nie. My już dzisiaj nie będziemy chyba spali. Co? Do mamy się chcesz przytulić? Moja buziaczka, nie? Moja buziaczka? Ty chcesz na siebie z drugiej strony patrzeć, jak mama ciebie nagrywa. To jak ty chcesz na siebie patrzeć, co? I masz pełno guzu, wczoraj się bacnąłeś znowu, nie? Znowu się bacnął Franuś wczoraj. O stół, potem w łazience. Bo wstawał w wannie i się przewrócił. Masakra. To dziecko jest tak kolizyjne, że ja nie wiem. Strasznie, Jasiu tak się nie... Jak Jasiu był mały, on tak nie uderzał nigdzie, no ale... Trudno. Franuś! No, chodź tu. Dobra, ubieram go.
bo będzie chory jeszcze. I co wtedy? I co wtedy? Patrzcie, uciekł, nie? Ucieka. I wtedy ty spadniesz. I wtedy ty zrobisz bam. Jo, i staj na to pudło i zaraz będzie bam. Tak. I wtedy bam, Franek robi, nie? Jak on wychodzi na krzesło, to krzesło jest odwrócone do góry nogami, bo ona to wyłazi. I tam wychodzi na parapet. I wtedy bam. Bo chce kosmetyki mamy brać. A Jasiu jest tak zahipnotyzowany bajką, że ho, 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 ho. Weź. Chodź, Franuś, mama ubierze, tak? Franuś, chodź. Chodź tutaj. Ja cię i tak złapię. A zaraz zrobi bam. Widzicie, co on robi? Zobaczcie, co on robi. Co on wyprawia, ten Franek. Ja cię i tak mam. Ja cię mam. Mam cię. I co teraz? I co teraz? I co teraz? I co? Uciekasz mamie? Co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma w ogóle znaczyć? Co to ma w ogóle znaczyć, ja się pytam? Jak ty mamie uciekasz, co to w ogóle ma znaczyć? Chodź. Dobra, idziemy ubrać tego uciekiniera. Jasiu jest chory, to on z Jasiem się kładzie. O, tam idź tylko, tam jo. I znowu zrobisz bam. Ja skończyłam właśnie sobie robić paznokcie i chciałam wam pokazać. Tu miałam taki inny wzorek. Jezu, jakby to pokazać. Tu miałam taki inny wzorek, teraz sobie zrobiłam takie maziajki. I wiadomo, nie na każdej ręce wyjdzie tak samo. Tu wyszło mi ładniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj jest ładniej, ale... O. Już zdjęłam te czerwone, bo wczoraj robiłam i dzisiaj, bo wiecie, przy dzieciakach to no, jedną rękę, potem drugą rękę. I dzisiaj jeszcze dokończałam. Wczoraj prawie do pierwszej, naprawdę. Ale lubię mieć zrobione paznokcie, więc no, siedzę. A to tutaj tak jakoś mniej się rozlało na tym białym. Ale może być z daleka, to wiecie. Z daleka to to samo. No i chciałam wam pokazać ten syrop. Ten syrop odcedzony już i my go już pijemy. Ja też go piję. Jasiu pierwszego dnia zwymiotował. I nie wiem, czy po tym syropie, czy po prostu zwymiotował, bo był, miał taką gorączkę. Franek i ja pijemy. I ja dzieciom podaję to takim dozownikiem do leków, żeby wiecie, żeby, bo z łyżeczki to tak nie ten, a to im Franek myśli, że to jest syrop, on kiedyś, jak był ostatnio chory, to brał słodkie syropy z tego, więc kojarzy właśnie te to z tym syropem. No i ten syrop z czosnku wygląda tak. Teraz już jest bardziej taki miodowy, powiedziałabym. I no czuć ten czosnek, ale nie aż tak jak pierwszego dnia. Pierwszego dnia to było tak intensywne. Co ty masz w buzi? Bebe, Franuś, nie wolno. Nie wolno do buzi. No. I tyle o tym syropie. Ja się robię już trochę lepiej. Franek trochę kataru ma. Mnie trochę gardło pobolewa. No ale nie wiem. I teraz słuchajcie. Do zobaczenia. Wyjmij to z buzi szybko! Bebe! No, muszę zrobić coś do jedzenia, bo widzicie, głodny człowiek. Głodny człowiek przeszkadza mamie. Jak on mi przy tych paznokciach przeszkadzał, to co chwila lakiery jakieś, to rzucał o ziemię, to masakra. No, a z daleka to nie ma tak aż widać. No co chciałeś, ziabolu? I się uderzył w główkę, bo wychodził i chciał nacisnąć na komputer. I się uderzył w główkę. Nie. I znowu bam, Franek, proszę cię, uważaj trochę, jak ty chodzisz. Powoli. Bo ty jesteś cały poobijany. Ja już nie mam na ciebie sił.
wyjdzie na kanapę i to mu się noga poślizgnie, to zleci. Boże, nie wiem, ja mu chyba kask założę normalnie. No Jasiu tak się nie obijał, jak ten się obija. Ja dzisiaj jestem normalnie wczorajsza, nie taka nie jakaś rozczapiżona, ale nie chcę mi się iść głowy myć. Związałam sobie tutaj tak lekko włosy. Co chciałeś? Co chciałeś? Wyjmij to z buzi. Już! Patrzcie, wkłada to do buzi i jeszcze przyjdzie i mi pokaże. Jeszcze się chwali. Jeszcze się chwali. I mama nie da. Mama schowa. Jak ty się tak chwalisz. No i przez moją nogę się przewraca. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest z tym Frankiem, że on się tak przewraca. No i bam. No, jeszcze to jest dla niego zabawne. W ogóle to ostatnio dużo pyszczy mi wyskoczyło. Nie wiem dlaczego. I postanowiłam, że skoro nie ma tego lata, to ja chyba się zapiszę na solarium. Moja koleżanka pracuje w jednym solarium i tak się chce zapisać, bo naprawdę... nie wytrzymam. On wie, że ja mówię o nim, że on się przewraca i teraz on się popisuje i się przewraca. Czekajcie. Ba! Co chwilę, ba! No! Ba! I bam! No. A ty zabierz sobie ten szlafrok! Bo ty nigdy nie będziesz zdrowy. No i muszę się właśnie zapisać chyba na to solarium, żeby najpierw pójdę na oczyszczenie twarzy, takie porządne. Mam taką skórę. Nie, Jasiu, ja teraz tutaj rozmawiam. Prowadzę monolog. I mam taką skórę, jakąś taką... Nie wiem, ona jest taka ziemista, dziwna jakaś taka... Naprawdę brak tego słońca robi swoje. I pełno mam takich... Nie wiem, ona jest taka... Muszę iść na oczyszczanie, no. Taka jakby zabrudzona, nie wiem. Robię te peelingi, robię jakieś maseczki, a to nic nie pomaga. A... co jeszcze chciałam powiedzieć? No i jak zrobię sobie jakieś porządne oczyszczanie i kosmetyczki, to pójdę sobie na solarium, pochodzę. Kilka razy ja nie toleruję solarium, ale na taką skórę właśnie jak moja, w momencie kiedy ja dostaję takie pryszcze, to naprawdę słońce czy solarium jest wskazane. I ja pójdę 2-3 razy. Jasiek! Ale czemu ty mu ciągle robisz coś? Jezu, on... Dzisiaj go kopał, wyobraźcie sobie. Fenek tam wyłączał telewizor, a ten go kopie. No, myślałam, że go po prostu uduszę, jak to zobaczyłam. Się znęca nad Fenkiem. No i taki mam plan, że pójdę na solarium, ale to zobaczymy. Może pójdę 2-3 razy, więcej nie, bo wtedy wiem, że skóra też starzeje się szybciej i tak dalej. Ale żeby zahamować to powstawanie tych takich pryszczy, mama, tych zaskórników... Mama, to jest miło do cięcia wszystkiego. Dobra, bo ja dzisiaj nie pogadam, widzę. Nie ma szans. Odezwę się kiedy indziej. Pa. Trzymajcie się ciepło, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I co? I do wiosny, słuchajcie. Pa. Nie mam co robić, gaz mi się skończył. Obiad gotuję u mamy, robię dzisiaj kaszę manną z kompotem i teraz zgadnijcie, co ja będę robić. Będę teraz robić, myślałam, że dzisiaj już nic nie nagram, ale jednak stwierdziłam, że nagram to. Będę robić teraz, no kto zgadnie co? Kto zgadnie co? Zobaczcie. No jakby jeszcze to tak się sfokusowało. Mega czekoladowe ciasto od czerwcowej Lenki. Tak. Zgrzeżę przez ciebie, Marlena. I co? Jutro jest niedziela, więc myślę, że będzie spoko i używam tej czekolady. Ja nie biorę, tu nie będę brała 150 gram,
Tylko 100 gram czekolady. I zobaczymy, myślę, że to też wyjdzie. Może dam 150, już jak jest tak w przepisie. Dobra, dam 150. A najwyżej do polewy dam mniej. Tam mam jeszcze jedną czekoladę. A teraz pędzę, bo robię tu Jasiowi herbatę. A pędzę tam do mamy. Do kuchni. I tam będę rozpuszczać tą czekoladę, bo mi się skończyło... Co? Gaz mi się skończył. No. A samochodu nie mam. A skoro nie mam samochodu, to pieszo nie pójdę. Kilometr po gaz z butlą na plecach. Więc wiecie, muszę u mamy skorzystać dzisiaj i ewentualnie jutro. Chociaż mam nadzieję, że lada chwila mechanik zadzwoni i powie mi, że mogę przyjść po samochód. To bym się bardzo ucieszyła. Bo... No tak głupio chodzić mi. Znaczy głupio. Wiecie, wszystko trzeba tam zabierać, jak chce się coś zrobić. I teraz jak będę robić to ciasto, to wszystko muszę zabrać tam, żeby zrobić. No, więc działam. A po przepis to sobie zajrzyjcie do... na kanał czerwcowej Lenki. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zna, to sobie zajrzyjcie, bo bardzo fajne przepisy. Ostatnio zrobiłam to ciasto właśnie marlena z owocami. Znaczy ostatnio, no już dawno. I było super pyszne. I mam nawet to sobie zapisane w moim zeszycie. I będę to robić. Więc naprawdę, Twoje przepisy są super. I co? I pa. Do zobaczenia. Ach, nic nie widać. Idę, słuchajcie, po samochód. Jest już prawie ciemno. I mam za sobą ten drugi telefon i chciałam Wam nagrać, jak dziwne niebo jest. Czerwone. Co to znaczy? Jak myślicie? A tam świeci księżyc. Nie wiem, czy to widać, ale on jest dokładnie na połówce. No. Jest ciemno jak nic. Znaczy nie jest ciemno, bo dzięki temu, że jest śnieg, to ja... O, widzę drogę, widzicie? Ze mną są moje psy. I idziemy. Po auto. A ja zamiast sobie ubrać moje buty... Ale mi w gardle coś. Zamiast sobie... No piękne jest to niebo. Zamiast sobie ubrać moje buty takie normalne z podeszwą taką, to byłam pewna, że będą wielkie zaspy. I ubrałam sobie gumowce. Gumaki. Wiecie. Nie wiem, czy wiecie, kalosze. Ale nie, to nie są kalosze, to są gumaki. Kalosze są inne. No. I idę, jest ciemno i tak nic nie widzicie. I jest mi tak ślisko w tych butach, że masakra. O, tam mam już niedaleko wioskę, w której mam samochód u mechanika. I nie szłabym po niego tak po ciemku, ale piekłam to ciasto i chciałam, żeby to się upiekło, bo moja mama by nie umiała tego wyłączyć. A no coś tu widać. A słuchajcie, co? No mama by nie umiała tego wyłączyć, a chciałam, żeby to się upiekło. A poza tym idę, bo nie mam gazu. No i chciałam robić coś tam na gazie, a nie mam tego gazu i jak przyjadę do domu, to już sobie butlę odkręciłam. Postawiłam na werandzie i tylko wejdę, wezmę tą butlę i jadę po gaz do innej wioski z kolei. No, także tak. Ciekawe, czy teraz ten księżyc. Ła, normalnie jak mrocznie. Ciekawe, jak moje psy. Ale mi zimno w rękę, jest taki mróz. A, tam samochody jadą. Widzicie? A, moje psy idą ze mną. O, słuchajcie, jak skrzypi. Jak skrzypi śnieg, słyszycie? Jest minus 8 u nas na Kaszebach. A moje psy idą ze mną, właśnie te, które Wam pokazywałam rano. I ja się boję. Ten duży, ten nie podleci pod samochód, ale ten młody. Będę go musiała chyba wziąć na ręce. No idę, bo widzę, że jakieś auto jeszcze z tyłu jedzie. Ale już jestem blisko ulicy. Więc wiecie,
żeby uniknąć niepotrzebnych sytuacji, że ktoś będzie chciał mnie podwieźć. Dobra. Także na razie, kochani. Trzymajcie się ciepło, byle do wiosny. Pa!